Hej, cześć, z tej strony Vader, witam was w kolejnym odcinku TIF. Tamto niespodziewanie skończyliśmy, ponieważ wywaliło mi grę, ale na szczęście się zapisał filmik, więc cieszę się z tego niezmiernie. Dobra, widzicie, wyskoczyliśmy z tego domku ostatnio na YOLO. Teraz przechodzimy sobie przez okno. Wiem, musisz zanim je otworzysz, musisz je obmacać, rozumiem. Tak trzeba robić niestety. Wyłamujemy okno łomem. Nie wiem, dziwnie koleś ma domek. Tutaj takie wejście do jakiegoś korytarza, który nie ma sensu, nie ma z niego wyjścia. A jak lubi, no to co, ja mu przeszkadzać będę? Czekajcie, tu jest jakaś szafa. Po co jest szafa? Ja nie wiem, garniam. Się da przejść. A tutaj niestety będą jakieś dziomki mam przejść. No właśnie. Dobra, przełazimy szybko. Szybko, bo już piorun wali. Okej. Przełazimy. Czekamy, o dobra, czekajcie, tu się da przejść. Okej, wlecimy. To już jest skradanka, wyższy level. Przechodzimy sobie tym wybokiem. Tak, tak, tak. Księgą to tam. Ich piękny śmiech. Dobra, pajace możecie już tutaj. He said, go stand under the window of that woman on Bleach Market. Her with the face that the rakers would throw back in the river. Try to make him crack a smile. Tired of doom already. Do everyone a favor. Careful. No, może spełnię tej prośby. Trochę bardzo możliwe, że mi będą przeszkadzać, to niestety. Niestety, no będę musiał się do nich pożegnać. Tak już bywa w roli strażnika. We locked the gates, you fox skull. Fuck, prawie mnie widzieli. Idźcie dalej, już pedały do mnie. To mnie to światełko denerwuje. Teraz sobie skoczymy ogólnie na górę. Nie mam zamiaru za nimi chodzić, bo zaraz się odwrócą, pewnie mnie zabiją. Baron should have given one of his speeches about this lockdown business. People love him. When was the last time anyone saw his face? Oh fuck, chyba mnie zobaczy. Nie, dobra, gasimy im to. To jest wodna strzała? Oby. Dobra, nie wiedzą co się stało. Jak mnie będą denerwować, to niestety będę musiał ich uciszyć. Przynajmniej mnie już tutaj nie zobaczą, bo się, jakby się odwrócili, to by mnie widzieli. No wolę nie ryzykować, skoro mam ich dużo. Przełaź, Gareth. Czekajcie, się muszę ludzie podrapać. Okej, ludzie podrapają się. Topielcy, nie wiem czy to są topielcy. Dead Island to były zombie. Zgadzamy się, że są kolejni dwaj przygubasi. Nie wiem, co z nimi zrobić. Przejdzie sobie ten stary. Przejście. Aha, to miną się tutaj wtedy przechodzić. Okej. Czyli jak ktoś wcześniej pomyśli, to już nie musi potem... Dziwnie to zabrzmiało. Jej, pierwszy skończony, skończysz. Drapieżnik, czekajcie, chwila. Duch. Co to jest duch? Tutaj mamy znalezione unikaty. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie można było. Pewnie jeden jeszcze był na dole. Ale ja wiedziałem, że tam jakieś ziomki chodzą, więc... Niestety, no... Patrzcie, jakie mało rzeczy znajdowałem. Ja mam wrażenie, że dużo znalazłem. No jaka jeżdża kieszonkowa. Po co mi mam ich... Dość wykryć. Jak mi wykryć? Aha, bo teraz podejrzenia dwa... A, dobra, gramy dalej. I mamy naszą bazę nową, jak widzicie, no to kurde. O kurde, miałem przez chwilę 500 FPS-ów, jak miło. Jesteśmy w swojej wieży, tu się nie ma już co skradać. Te świece wyglądają tak samo jak w Amnezji, The Dark Descent. No, ale ja taki klimacik lubię, więc mi to nie przeszkadza. Tylko na szczęście się da zabijać. To jest plus. Jeszcze ten Gareth znalazł. Albo się boi, bo tu dawno nie był.
Jennifer. Nazwa ptaka Jennifer? Serio? Nie, chyba nie, nie wiem. Myślałem, że Jennifer ją nazwał. By było dziwne. Nie wiem, co to jest ten backkropka, ale okej. Dobra, nie mamy wyjścia, bierzemy to coś. Tak. Musimy tu iść, nie ma wyjścia. Nasza wieża jest tak ładnie w centrum. To jest dziwne, że nikt do niej nie chce wbić. Pewnie jest tam tak strasznie, że on tylko się odważa i tam jeszcze mieszka. Nie, to jest jego wybór. Ale trochę się to ładuje, ale to nie jest moja wina. A może i moja, bo mi się ciągle RAM cel zwiększa niestety. Mój RAM ma możliwość 8, a ja muszę grać na 9. Bo mi się płyta główna wywala co jeden restart kompa. Zmienia mi je na 11 cel, no i taktowanie mi ich zmniejsza, więc dlatego nie lubię. Dla zainteresowanych to było, co nie? Czemu nie widzę gry? Okej, dobra, już widzę. 2 FPS-y na razie są. Halo. No dobra. Były chwilowe lagi. In 2 days send men to claim his property for the crest. Ale się nie teraz chwilę. Czekajcie, musimy się odlagować tutaj. Chyba zaraz grę zrestartuję. Przy takich lagach to ja grać nie będę. Dobra, czekajcie, restartuję grę, bo po prostu przegięcie pały. Dobra, ludzie, jesteśmy, nie wiem co się przecież tam stało, ale... Spadały FPS jak cholera, gry zrestartować wystarczyło, jak widzicie jest duża różnica. Nie wiem, czy coś naprawdę działo. Coś tu słyszałem. Dobra, trzeba ogarnąć co trzeba zrobić, trzeba iść tam. Mam jakieś ruskie, szpetne napisy, których nie lubię. Nie mam tutaj żadnego żarcia i tyle. Tu się da przejść na stronę, nie wiedziałem. To jest jakaś drabinka. Tu są jakieś 2 pajacy. Dobra, idziemy tam, gdzie mi każą, więc nie mam gdzie tutaj chodzić, zwiedzać. No jest jednak tam jest zwiedzać, patrzcie. Dobra, przytrzymaliśmy, on musi obmacać okno. Okej, spamujemy E. Otworzyliśmy. Jakiś hajs. Hajsowy domek. Ojojoj. Coś tam może być. Najpierw wolę zobaczyć te góry, jak żeby. No i co, tutaj nic nie ma, serio? O, włączył się, okej. Cichutko idziemy po schodach. Słyszę jaką muzykę tak mi się. Oj, tu już trochę się boję. Jakiś warsztat. Co tutaj mogę znaleźć? Flet, którym kiedyś mnie kolega bił. Okej, dobra, to jest jakiś ten. Flet, który mnie. Dobra. Szukamy te. Nóż do listu, może. Skąd się znóż do listu? To ściągnę wierci. Ale to nie umie, tylko w grze. Dziwnie tu jest. Jakieś archiwum. O. O! Poszedłbym bez takiego rarytasu, nie ma mowy. Kurde, co za. O. Czekajcie, to już jest akurat trudny zamek. Czekajcie, tutaj wyczucie. Ale trudny ten zamek, o ja pierniczę. A idą tutaj za ścianą, jak widać. Coś tu wyczułem. Jest. Kurde, ale trudny zamek, wytypy. Tamte takie proste, a nagle takie z dupy trudne. Nie ogarniam. Okej, teraz ten rozbrajamy. Coś tu siadło. Ja pierniczę. Ale zamek trudny. Teraz mam nadzieję, że jakiś super mega wielki hajs. O, pudda. Czy cokolwiek tu jesteś? 60 golda. Serio? Spodziewałem się lepszych rzeczy. Dobra, idziemy stąd. Dziwnie tu jest.
Właśnie, co znowu musisz okno odmacać? No niestety. Ale już zaraz macałeś. Dobra, wyłazimy stąd. I idziemy dalej. Dobra, nie chcę mi się w tych dźwięków głupich słuchać. Skacz na lepiej. Okej. Ale to słuchaj mnie, słuchaj co oni mówią. Czekajcie, zapiszemy sobie grę. Tutaj zrobimy. Nie chcę mi się pod nowo, potem jak teraz to skrzanie iść. Czekaj się, oni skręcą. Okej. Złazimy. Dobra, akurat w miarę się tutaj przekradliśmy. Wbijamy. No mogę przejść z chęcią, tabarna jakaś. Oby się znowu nie ścięło nagrywanie po każdym tepnięciu się na inną mapę, bo się nie chce naprawdę restartować gry. A to jest nasz jakiś ziomek pewnie. I would have went for the pickle jar, Basso, a lot more weight. See, you still can't work a door. You don't come to see me, you don't write. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? Tak to się kończy, widzicie sami. I don't know. You don't know? Fine, forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. I don't have time for this. Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness, not to mention the thief-taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay. So, here's the gig. I need you to obtain a ring for getting married? Never again. I swear one day I'm gonna have you made into a hat. And lose the brains of the outfit. I'm running out of fingers. Good job, Basso. Good job. Yeah, right. Belongs to a guy named Cornelius Greaves. One of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his boots. Ah! What's the catch? He's dead. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Challenge? We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old foundry near Cinderfall. Crawling with the Baron's guards for some reason. Now, the best way to that place. A, fajnie, że ta mapa jest tak duża. And don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't tax what you can't catch. Yeah, get out of here. And you use the door, please. Still, it's good to see you. To było dziwne. Dobra, zaglądniemy do jakiegoś zastania Basso. Boże, już myślałem, że ta babka mi wykryła, jak to było dziwne. Ale dryżery ten, o Boże. Czekajcie, tutaj można znaleźć. Posażenie. Kubik, śrubokręt. Podobno śrubokręt jest niesamowicie ważny. Kup. Okej. Co tutaj można kupić? O, nic ta strzała, nie pasuje. Wodne bym sobie kupił. Kup. Wodne mi się przydadzą. A 4 hajsiła duża. Gazowa. Trzeba ze sznurem. Ile jak mam? Da się to w ogóle sprawić, jak będzie. Tempa strzała. Po co mi tempa strzała? To takie dziwne. Mak. Rzucie tego kwiatu wstrzyma zmysły Garetta. Odnawia koncentrację.
A weźmiemy jeden. Przy moim szczęściu będę ciągle padać, więc się przyda. A, dobra, tu widać. Nic tam 0, wolnymi. Weźmiemy jeszcze te 3. Ostre mamy fulla. Co by można było sprzedać? Nic co. Kup artefakt. Co tutaj mamy? Wiesz? No po prostu jakieś artefakty, dobra. To co to jest? Znacznie zwiększa, znacznie zwiększa. A skoro można, kupuję. Drugie ile kosztować? A, wyprzedane, okej. Okay. Czyli on niego kupuje jak dobrze wytryk otwierać, dobra. Czyli że on mi mówi jak wytryk dobrze otwierać, chociaż że nie wie jaki to jest. No, ale dobra. No i cóż ludzie, chyba tutaj zakończymy. Po tym, mam nadzieję, że wam się podobało, w następnym odcinku przejdziemy dalej. Hej, cześć.